Witam serdecznie w 71. odcinku Faktogramu. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, co dalej z grami na urządzenia mobilne. Tyle tytułem wstępu, zaczynamy. Pierwszy w tym miesiącu odcinek Faktogramu zaczynamy od opisania nowej, a właściwie pierwszej gry autorstwa znanego pisarza Neila Gaimana. Następnie powiemy o rewelacyjnej grafice, która już niedługo zadebiutuje na smartfonach, a potem w ramach tematu numer 3 zerkniemy na filmowe ambicje koncernu Ubisoft. Dzisiaj natomiast recenzujemy pierwszy epizod przygodówki The Raven Legacy of a Master Thief. Niektóre historie przychodzą same, płyną ci wprost do ucha. Nad innymi musisz się pochylić, cierpliwie czekać na dogodny moment. Tak o inspiracji do tworzenia nowych historii mówił Neil Gaiman, znany brytyjski pisarz, autor m.in. powieści Gwiezdny Pył. Tworzy on właśnie swoją pierwszą grę komputerową. Duchy i wiktoriańskie tajemnicze posiadłości już niedługo powrócą do łask. Scenariusz do Wayward Manor napisze Neil Gaiman i jak na autora znakomitej Księgi Cmentarnej przystało, duchy oraz luźne podejście do tematu śmierci będą dominować w nadchodzącej produkcji. Fabuła gry będzie osadzona w latach 20. ubiegłego wieku w starej wiktoriańskiej posiadłości zamieszkałej przez pewną bogatą rodzinę. Wcielimy się w skórę, a raczej w powłokę ducha, który spróbuje przegonić ze swojego domu uciążliwych lokatorów. Aby tego dokonać, nie wystarczy strącić lampki ze stołu czy zerwać obraz ze ściany. Intryga będzie dużo bardziej skomplikowana, do tego nawet stopnia, że gra zostanie podzielona na epizody. Premiera pierwszego przewidywana jest na końcówkę tego roku. W związku z zamieszaniem, jakie towarzyszy nam w oczekiwaniu na nową generację konsol, trochę zapominamy, że jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie są gry na platformy mobilne. Nowy procesor graficzny od firmy Nvidia sprawi, że produkcje na telefony i tablety staną się piękne jak nigdy. Rok 2014 może być rokiem premier nie tylko konsol nowej generacji, ale także nowego procesora mobilnego Nvidia. Project Logan koresponduje z potężnym, znanym z komputerów osobistych układem graficznym Kepler. Oznacza to mniej więcej tyle, że nowy procesor będzie w stanie wygenerować na stosunkowo niedużym ekranie efekty zarezerwowane jeszcze do niedawna wyłącznie superkomputerom. Mowa tutaj o OpenGL 4.4 czy najnowszych bibliotekach DirectX. Znawcy tematu zauważają, że Project Logan w kwestii wydajności przebije kartę graficzną GeForce 8800 GTX oraz PlayStation 3. A przypominam, że mówimy o procesorze, który powstaje z myślą o smartfonach i tabletach. O realnej mocy nowego procka przekonamy się mniej więcej w połowie przyszłego roku. Koncern Ubisoft ogłosił niedawno, że firma zamierza wyprodukować w najbliższym czasie co najmniej kilka filmów będących luźną adaptacją swoich najlepszych gier. Assassin's Creed, Splinter Cell oraz Ghost Recon, te filmy są już kręcone, tymczasem w kolejce czekają Rabbids, Far Cry oraz Watch Dogs. Ubisoft postanowiło zapytać fanów Watch Dogs lub raczej przyszłych fanów tej jeszcze niewydanej produkcji, kto powinien zagrać głównego bohatera filmu. 37% osób biorących udział w sondzie uznało, że najlepiej w tej roli sprawdziłby się Tom Cruise. Aktor znany z takich filmów jak Top Gun, Mission Impossible czy Ostatni Samuraj wyprzedził m.in. Edwarda Nortona, Ryana Goslinga i Brada Pitta. Nie wiemy, co z tą propozycją fanów zrobi Ubisoft, ale wiemy za to, że właściwa gra pojawi się już w listopadzie. Twórcy znakomitej i przezabawnej gry The Book of Unwritten Tales atakują nas kolejną przygodówką, która niestety pokazuje zaledwie cień talentu niemieckiego studia, które swój niewątpliwy talent potwierdziło już nieraz. Autorzy przygodówki The Book of Unwritten Tales w swojej najnowszej grze postanowili nieco odejść od schematów typowych dla klasycznych przygodówek. Historię poznajemy z perspektywy prawie 60-letniego łysego pana z wąsem oraz z brzuszkiem, wskazujący na mniej więcej czwarty miesiąc ciąży. Odejście od zabójczo przystojnych bohaterów i jeszcze piękniejszych bohaterek wyszło grze zdecydowanie na plus. Zawsze to jakaś odmiana. Równie dobrze można ocenić pomysł z wyraźną redukcją pojemności inwentarza. Nasz bohater nie jest już tragarzem dźwigającym w kieszeni wiadro, kij od szczotki oraz drabinę. Pod tym względem mamy realizm. Twórcy przyznają, że przy tworzeniu swojego dzieła inspirowali się twórczością znanej z pisania znakomitych kryminałów Agaty Christie. Główny bohater, policjant z zawodu, próbuje złapać tytułowego kruka lub kogoś, kto się w niego inteligentnie podszywa.
Pierwszy epizod tej historii wystarcza na 3 do 5 godzin grania, a zakończenie odcinka zostało tak skonstruowane, że z niecierpliwością oczekujemy kolejnego epizodu, który pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Niestety Legacy of a Master Thief trochę brakuje do tego, aby nazwać tytuł klasykiem gatunku. Humor występuje tutaj w ilościach śladowych, rozgrywkę utrudniają tu i ówdzie występujące błędy oraz sam fakt wydania gry w formie epizodów jest co najmniej niepotrzebny. Oceny zróżnicowane. Polski Eurogamer m.in. z wyżej wspomnianych powodów daje 6 punktów, ale już IGN nie waha się wystawić pełnej 9. Różnica jest zatem spora, dlatego sięgamy do Metacritic, które oceny Legacy of a Master Thief uśrednia do 74%. I w tym przygodowym klimacie przychodzi mi zakończyć dzisiejszy odcinek. Na koniec czekam na odpowiedź na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona przygodówka? Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.